Siemanko, są takie miejsca, gdzie czujemy się zajebiście. Każdy na pewno ma takie. Jedno z takich miejsc właśnie dla mnie to są Tatry. I dzisiaj sprawdzimy, czy najpiękniejsze miejsce w Tatrach, jak się mówi o tym miejscu, to są właśnie Dolina Pięciu Stawów. I dzisiaj mamy z Markiem takie wyjście, idziemy sobie w góry. No ja czuję górskie powietrze, kurwa, tego mi brakowało. Widzicie to? Jakbym wypił dwie kawy albo dzika. Aha. I jeszcze jedno, to też jest test naszych nowych butów z militaria.pl. Jeszcze nie sponsorują. Jeszcze. Siema. Właśnie gadamy z Kubą, że kiedyś nam było mało. Poszliśmy kiedyś tutaj nad morskie oko. No i nie powiem, zrobiliśmy to w zajebiście mocnym tempie, bo zajęło nam to godzinę 30. Szliśmy tak, że wszystkich wyprzedzaliśmy. Jak wróciliśmy, to ledwo chodziliśmy. Stacji benzynowej szliśmy mniej więcej tak. Było nam mało ewidentnie. No podobna trudność chyba, nie? Ten szlak jest. Tak, zaczęliśmy ten szlak na Palenica, coś tam. Czeka nas około w jedną stronę 10 km do tego schroniska na początku doliny Pięciu Stawów. Także 10 kilosów przez las tym razem, nie tak jak do Morskiego Oka, asfaltem. Tutaj będziemy iść tylko godzinę asfaltem. No i będzie na pewno ciężej. Dlaczego? Bo możliwe, że nie będziemy szli takim tempem wysokim jak kiedyś, ale mamy kamerę i znacznie więcej sprzętu. Widzicie tam? Tam są bramki, mamy kupione bilety, ale chowamy kamerę, bo nie wiadomo, czy można nagrywać. Na pewno dronami nie można tu latać, ale nie wiadomo, czy można nagrywać, dlatego chowamy kamerę dla bezpieczeństwa. Aha, no i jesteśmy teraz na tym głównym parkingu na Palenicy, gdzie mieliśmy oryginalnie zaparkować, gdzie jest fajnie, kostka i tak dalej, ale już nie było miejsca, bo przyjechaliśmy trochę za późno. Także Tokio musi stać na kamyczkach. Ty, no wiesz, czy mi się kojarzy to miejsce? Znaczy taką. Takie kamienie, dokładnie. Jak on tam zeskakiwał, wiesz. Wiem, mi też. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo pomyślałem. My jesteśmy, kurwa, tacy sami. Ale tlen spierdala. No ale ile idziemy teraz? Pół godziny? Jak za pasy energetyczne? W sensie słabo z tlenem, nie? Tak, a mi się wydaje, że właśnie teraz ten największy minus możemy dostrzec, czyli właśnie w teorii godzina, w praktyce pewnie będzie to 40 minut, bo też robimy szoty i wiadomo, schodzi dłużej, czyli asfalt, nie? A kontuzja! A nie, to nie ja. Pierwsza ta zdymka, trzeba pierwszą pomoc, natychmiast. Pierwsza pomoc. Chwila poważnego tematu teraz. Pamiętajcie, nie róbmy z naszego kraju Tunezji. Sprzątajmy po sobie zawsze i wszędzie. Bierzemy śmieci i chowamy. Klasa. No. Klasa. Jeszcze się nie świeci. Jeszcze się nie świeci. Już się świeci. Ten wodospad, który widzieliście, to są, z tego co pamiętam, grzmoty Mickiewicza. I oczywiście kamera tego nie oddaje, kurwa, albo nie mamy odpowiedniego obiektywu. Ale jak na polskie wodospady robią wrażenie. Przynajmniej fajny, wiecie, punkt, gdzie można i skorzystać z toalety, i też tutaj jest właśnie przejście do Doliny Pięciu Stawów. Pokaż mi. Czyli po, nie wiem, około 40 minut, może godzinka, bo była ta przerwa, możemy w końcu zejść z asfaltu i tutaj droga prowadzi do Morskiego Oka, a my idziemy na Dolinę Pięciu Stawów. Teraz toaleta jeszcze. Idziemy. Toaleta? No dobra. Dużym plusem jest to, że kurde, co chwilę są to i to je. To naprawdę, nie ma problemu, żeby z toaletą. No ja lubię bardzo dużo pić wody, tym bardziej jak ma jest dużo wysiłek, więc dla mnie to 10 na 10. 11! Nie, no jest toaleta, stary. 12 na 10. Za kibelek 15 na 10. Dobra, teraz skoczę sobie jeszcze do grzmotów Mickiewicza, umyć ręce i widzimy się zaraz. Nie wygląda. No właśnie, jakby totalnie nie idzie tego pokazać kamerą, więc spróbujmy zmienić może Kuba obiektyw, nie? Dobra.
Ale widać zajebiście. Przez ilość zooma lepiej, nie? Tak się... Na tym obiektywie, który jest kurwa podstawowy i tańszy, łatwiej się pokazuje i lepiej takie odległe rzeczy. Trzeba przyznać, że taka trasa jest znacznie ciekawsza po kamieniach chociażby niż po asfalcie. Można iść tędy, ale nie. My idziemy tam. O! Dla ciekawskich idziemy oczywiście zielonym szlakiem. No? Widzisz, że tutaj jest powalonych drzew? No. I wiesz, co to zrobiło? Myślałem, że jakieś tornado. Demon. A demon? Dla tych, co nie skumali, jest to oczywiście nawiązanie do naszego ulubionego filmu anime Księżniczka Mononoke. Pozdro, obczajcie, jak jeszcze nie oglądaliście. Serio. Co, bro? Tak idziesz sobie taką traskę przyjemną, no nie? No. Nagle patrzysz, kurwa, w prawo. What the fuck? What the fuck, man? Czas na stały fragment naszych filmów. Ulubiony moment, czyli nie komentarze. Jak gdzieś chodzimy, jest potok, to co robimy, no? Moczymy głowę. Tak jest, przeciwudarowo i może przede wszystkim dla przyjemności. That's it, man. No i niech ktoś powie, że droga na Morskie Oko jest przyjemniejsza. Jak byłeś na stacji się załatwić do toalety, no to stał za tobą w kolejce taki gość, mega długie włosy. Ja stoję gdzieś dwie osoby za nim i przychodzi za mną dziadek taki, no taki już starszy naprawdę dziadek i mówi: ej, ale to jest męsko. I tak patrzy na niego i tak wiesz, spod byka, nie? Ja sobie myślę, ja znam ten problem. Jak byłem młodszy, to też miałem długie włosy i też dziadkowie, którzy już mają gorszy wzrok, myśleli, że jestem dziewczynką. Ja pierdol. I dziwię się w ogóle, że daliśmy taką małą ocenę temu dzikowi, bo rzeczywiście zdrowie kwaśniutki, ale jak jesteś zmęczony, to wchodzi, kurwa. Natura jest naprawdę zajebista, a czasem zaskakuje, na przykład jak tu. Dołóż mi tutaj swój kamień, Kuba, dawaj. Tętno wysokie. Ty chyba wiesz, jaka jest różnica między tym szlakiem a Morskim Okiem? Nie. Tutaj już nie ma babeczek w klapeczkach, kurwa. Wspinamy się i wspinamy i dotarliśmy. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że to jest największy wodospad w Polsce. Właśnie tutaj. Nie wiem, na ile widać, bo słońce tak napierdala, że... No i powiem wam tak. Jestem pewien, że kamera tego nie oddaje. Ale jeżeli ktoś, kurwa, lubi chodzić po górach, to już teraz mogę powiedzieć, kurwa, Dolina Pięciu Stawów. Jeszcze tam nie doszliśmy, ale droga tam jest epicka. Ale nogi dostały po dupie, już czuję, że są zmęczone. Dobra, pytanie za 100 punktów. Czy góry muszą się kojarzyć z wysiłkiem? Tak. Tak muszą.
Już blisko, kurwa. Nice. Udało się. Serio, to jest kurwa wyzwanie. No rozwij myśl swoją, gdzie mówiłeś, że nie ma tutaj ludzi w klapeczkach. Bo mnie to na przykład zaciekawiło. Czekaj, muszę siły zebrać. Jak byliśmy nad Morskim Okiem, to pamiętam właśnie, że kobiety chodziły sobie w klapkach nawet. My tak kurwa patrzyliśmy na to, mówię, ja pierdolę, nie? Ale tutaj już takich osób nie ma. Też jest bardzo mało dzieci. Widać, że już tutaj już się można naprawdę dopierdolić. Ja od siebie powiem, że nie jest to łatwe podejście, tym bardziej dla amatora, jakim ja jestem. No mnie wyjebało i taką godzinę miałem naprawdę już ostatnią, bo szliśmy około 4 godzin, plus minus. No i nadszedł czas na klasykę naszą, czyli dziczek. Bęk. Co to jest, kurwa, co? Co to jest? Proszę, sprzątajcie po sobie, come on. Tutaj jakaś podpaska, no ja ją zabiorę, okej. Okay. No ale kurwa tam. Co to jest, co? No, bo chciałeś coś powiedzieć. No. Ale jest kurwa 4% baterii. Myślę, że to czas, żeby zmienić baterię. Stawiamy. Tada! Dobra, nasz ulubiony segment, czyli komentarz z ostatniego filmu. Tym razem będzie to Polipopik, mój bardzo dobry kumpel, przyjaciel Krychu. Dzięki, że zawsze nam komentujesz filmy, dużo to dla mnie znaczy. No i co, mam nadzieję, że spotkamy się, umówimy się do Krakowa na jakieś piwko, więc spokojnie, jeszcze jestem w Krakowie, zostaję na dłużej. Oficjalnie jesteś chyba najbardziej aktywnym subskrybentem i jesteś napisany, kto jest topowym komentatorem. I właśnie, Krychu, do ciebie należy ten tytuł. Także wiesz, szacun. Nie wiem, czy wszyscy to skminili, ale właśnie to są takie momenty, kiedy kurwa nasza praca, Kuba, wspólna jakby oddaje bardzo. I taki moment, że kiedyś kupiliśmy kamerę, która powinna być w sumie w pierwszym filmie na tym kanale, ale zapomnieliśmy o tym. Mamy zajebistą kamerę, którą sobie kupiliśmy. Dokupiliśmy do niej cały sprzęt, ale zawsze jak nagrywaliśmy długie materiały, to nam się rozładowywała. No i wreszcie mamy kurwa baterię. I teraz taki luksus, że po 4 czy 5 godzinach nagrywania możemy sobie zmienić baterię. No ja pierdolę. W sensie to takie szczęście buduje. Tak, piję sobie tego dzika i naszła mnie taka totalnie randomowa myśl, że w górach jest taka atmosfera, która sprawia, że czujesz jednocześnie taki wewnętrzny spokój i ekscytację. Jesteś zmęczony, wspinasz się po tych górach, patrzysz, jakie są zajebiste widoki, problemy jakby znikają, czy takie troski codzienne. To jest, kurwa, terapeutyczne. That's my thought. Nice. Okay. Ja uznaję osobiście to wyjście za sukces. Co prawda, nie zobaczyliśmy całej doliny, ale było to bardziej hardkorowe wyjście i trwało dłużej. Naprawdę, jakby skala trudności znacznie, znacznie większa niż Morskie Oko gdzieś po asfalcie. Bardziej bym to porównał do takiego przedłużonego, tak jak Marek mówił, wyjścia na czarny staw. I kto był, ten wie. Także pozdro, nie? Zielony szlak wcale nie jest dla bejbików. Inny, no, ty mówiłeś. W klapeczkach tutaj raczej nikogo nie zobaczy. Nie, no nie było nikogo. Wszyscy, kurwa, w butach profesjonalnych, takie jak nasze. Dobra, słuchajcie. Dolina 5 stawów okazała się dzisiaj dla nas doliną 2 stawów. Czyli tego, największego w sumie stawu, i tego tam małego pyrtka, którego nie widać. Ale czy jest jakiś lepszy moment, żeby zakończyć vloga niż Golden Hour? Słońce nam ucieka, my uciekamy, a my widzimy się w następnym vlogu. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Komentarze lubimy najbardziej, wiecie o tym. Do następnego vloga. Nara! Brudny jest, ty. Jest brudny, nie wiem, czy to będzie widać. Jest spalcowany. Czekajcie, umyjemy was. Nyno mi opierdala cały czas,
że nie mogę kurwa schować kamery i przestać nagrywać, żebyśmy już wracali, bo zaraz będzie ciemno i zimno. I ma rację. No ale kurwa mać. Dobra, teraz na serio już chowam, bo kurwa trzeba spieprzać. We are fucked, kurwa. Trzymajcie się. Trzymajta się. Tak, patrz pod nogi. Po co mi to było, stary? Mogliśmy kurwa siedzieć i grać w dodatek Cybera. Ja pierdolę. Jestem z siebie dumny.